idę na spotkanie z Lizem, z Brajcikiem. Ciekawe, czy Brajcik upala. Nawet zegar chyba dobrze mi chodzi. Nie no, muszę poszukać jakichś manetek podgrzewanych, bo to jest tragedia. Nawet handbary nie osłaniają tych rąk, nie wiem, no. Jestem, przyjechałem. Pierwsze co zrobiłem, wszedłem sobie na Allegro i zacząłem szukać podgrzewanych manetek. W żadnym sprzęcie nie miałem podgrzewanych manetek. Nakłada to chyba będą z podgrzewanym kciukiem. Takich będę szukał właśnie. No i koniecznie bampera na przód muszę znaleźć, także czekajcie do końca odcinka. Będą też jeszcze zakupy. Ale kurde, fajnie. Te sufy zamiatają. No i co? No podjechałem i czekam. Zaparkuję przodem. Najlepiej to by było tyłem, nie? A miejsce parkingowe jak zabiorę, to będę musiał płacić. A kto mi za szybę wyrzuci mandat parkingowy? Chyba nikt. Nie ma takiej opcji. No Brajcik, mam jeszcze trochę czasu. Szczerze mówiąc, chciałem dzisiaj przyjechać dragsterem, ale mówię, kładem lepiej będzie, bo to tak fajnie ślizgo, można bokami polatać. Chciałbym, żeby tu bumper wleciał czarny. I takiego czarnego będę szukał. Te lampy, nie? To jest po prostu hit. Hit na polskim rynku, w ogóle na europejskim. Jedna firma tylko to dystrybuuje. Motomania GU. I chyba tam nawet wejdę. Tam były właśnie, tam kupiłem te lampy. Nie ma lepszych. Ale gościu miał tika. Tika trika. Kurde, widzieliście jak głową kręcił? Szop, kurde. Z takim kawę wypić? Nie wiadomo, czy doczekasz. Muszę wam powiedzieć tak, jak mam teraz okazję i pogadać chwilę. Szykuje się plan na Lucky Stara Tomka. Chyba będziemy go swapować na inny silnik. Wkrótce się dowiecie. Cenę mamy już uzgodnioną, swapa. Bardzo korzystna jest. Z tego powodu to ja już się cieszę i Tomek na pewno też. I być może skarpety jeszcze by wleciały inne. Też dzisiaj tego na sklepie będę szukał na internetach. Dobrze, że ten z tym trikiem, kurczę, to nie był Brajcik. Siema! Ja tu byłem! Siema, mam dla ciebie parę gadżetów. Dobra. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. A czemu Brajcik? A nie wiem, tak jakoś. Brajcik to Brajcik, nie? No daj. Będziesz miał gdzie plakaty włożyć? No, tam. Dobra, tu trzymaj. Czekaj, jeszcze ma. A masz jakiś sprzęt? Co masz? W sensie mam te kołeczki do gry. Ale nie, kłada, motocykl? A, nie, będę tego Defendera kupował. Defendera? A tam na stacyjkę ma Defender? Nie. Chyba ma. Ma, o kurde, to patrz. To jak ty kupujesz Defendera, to patrz, dam ci taki motocyklowa książeczka serwisowa, będziesz mógł sobie tu wpisywać te wymiany olejów, takie bajery, nie? No. Czekaj, to nie wszystko. Wlepy, żebyś miał i jeszcze coś mam. Słuchaj, żebyś na ten do stacyjki miał Gimoto. Dobra. Co? Nie wiem, czy na kładzie, czy razem, czy obojętnie. No, jak chcesz. No to mogę, a mogę na ten? No, siadaj. Dobra, ty.
Tylko nie wrzucaj biegu. Bo polecisz na ten, na auto. Zobacz, czy się zrobiło? Chyba się zrobiło. No powinno. To jeszcze nam zrób. Takie, wiesz. Dobra. Selfie. Będzie na pamiątkę. I wyślesz mi? No, mogę, mogę. Dobra. No, w pionie. Jak dasz radę. Kłada trochę widać? No. Ciebie, mnie? Jest. Kiedy Defendera kupujesz? Na lato. Na lato. No to super, to ja ci gratuluję. Spieszysz się pewnie, nie? No, tu tylko, tu chwila. Chwila. To co jeszcze powiesz? No to tam, fajnie było. Trochę mało czasu, ale... No, a fajnie. Słuchaj, a te ciuchy będziesz też kupował, tak? Ochraniacze, kask? No, to na pewno. Masz upatrzone już? Jeszcze nie, ale będę szukał na pewno. Aha. A Defender nowy? No. Nowy. No, to pamiętaj o butach, żeby kupić dobre buty, kask, buzer i dobrze by było jakieś ochraniacze na kolana na początek, żeby ci nie zawinęło, nie? Dobra, to jak masz jeszcze raz na imię powiedz? Mikołaj. Mikołaj, zapamiętam. Brajcik Mikołaj, widzisz? Brajcik zapamiętałem. Dobra. Siema. To na razie, Brajcik. Na razie, tata. Co? Kto tu ma pierwszeństwo w leku? Tu mi jeden widz podpowiedział, ty, bleku, weź uzupełnij płyn do spryskiwaczy i zniknie ci to. Cwaniaczek, co? Kogostek, nie? Defendera kupuje. Razem polatamy na pewno. Może tata kupi coś jeszcze. Mikołaja. Brajcika. To tymczasem tu kończę składa, a idę zamawiać. Jestem, przyjechałem. Pierwsze co zrobiłem, wszedłem sobie na Allegro i zacząłem szukać podgrzewanych manetek. Słuchajcie, znalazłem na Allegro. Poszukałem w opisie pod spodem sprzedającego i zobaczyłem, że mają swoją stronę sprzedażową i patrzcie co znalazłem. Motomaniak. Motomaniak.eu. Po prostu wszystko do części akcesoria do kładów. I zadzwoniłem do pana Piotra i mówię tak. Panie Piotrze, te manetki mnie interesują bardzo, te właśnie podgrzewane, nie, do Raptora 700, nie. No on wie, że ja mam Raptora, bo wie, że kupowaliśmy właśnie te lampy. I słuchajcie, i mówię, że potrzebowałbym takie manetki, ale nie tylko dla siebie, ale też, przypuśćmy, na konkurs dla widza, nie. A pan Piotr mówi, spoko, robimy to, zamawiaj. No to słuchajcie, wziąłem, zamówiłem, zaraz wam je pokażę tutaj na stronie. Czyli konkursiaka zrobimy na Facebooku pewnie i na YouTubie i takie manetki będzie można skasować, zgarnąć, znaczy skasować. No po prostu banan na gębie, po prostu nie spodziewałem się takiej reakcji pana Piotra, że podaruję, oczywiście no, że ja dostałem, no to okej, nie, ale że podaruję na konkurs właśnie dla widza, no mile mnie zaskoczył po prostu. Patrzcie to. Manetki podgrzewane X ATV plus kciuk podgrzewany. To są jedyne manetki na rynku z podgrzewanym kciukiem. Powiększę to zdjęcie. Warto pogrzebać, słuchajcie, ale zawsze na Allegro wpisuję. I właśnie przypomniałem sobie, że pan Piotr istnieje. Dostępność 225 zł brutto. Opis produktu. Nowe manetki podgrzewane marki X ATV
z podgrzewanym kciukiem dokładu. W zestawie manetki, sterownik, okablowanie z wtyczkami wodoszczelnymi, bezpiecznik, taśma dwustronna, opaska termokurczliwa. Obecnie najlepszy produkt na rynku. Zmieniono wtyczki na hermetyczne. Opis: sterownik mocowany pod lusterko. Nie musisz szukać wolnego miejsca na kierownicy. 3 stopnie grzania, 40, 50, 60 stopni. Podgrzewany kciuk z taśmą 3M i opaską termokurczliwą. Zestaw całkowicie wodoszczelny, łącznie z wtyczkami. Średnica kierownicy 22, lewa i prawa strona. Napięcie 12 V. Równomierne rozprowadzenie ciepła. Niski pobór prądu. Uwaga, zalecamy podłączenie manetek podgrzewanych pod gniazdo zapalniczki. W kładach bez gniazda zapalniczki najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie bezpośrednio pod akumulator z wykorzystaniem przekaźnika. Czyli ja bym musiał mieć przekaźnik. O, patrzcie, tutaj macie tak, Kawasaki, Arctic, Can-Am, CF Moto, Honda, Kawasaki, Kymco, Lucky Star, Polaris, Suzuki, Yamaha. No, jest tego sporo. Tutaj zaraz zobaczymy, czy mają dostępne te lampy, które właśnie... O, poczekajcie, tutaj cały zestaw będzie. O, nowa dostawa zderzaków do CF Moto. Są. Patrzcie, takie lampy jak ja mam. Przednie lampy LED z podświetleniem Yamaha Raptor 250, 350, 700 i 450 YFZ 1185 zł. Czyli na Allegro są też, ale na stronie mamy niższe ceny. I co mnie jeszcze interesuje? Jestem z tych lamp bardzo zadowolony. Bumper. Jest. Jakie rodzaje mają? Ten by mi pasował. Myślałem o tym oryginalnym Yamaha. Ale ten czarny by mi pasował. Cena 379. No, pan Piotr mówił, że nowa dostawa idzie tych bumperów. Może będą tańsze. No słuchajcie, to jest to, co mnie interesuje. Ten mój czerwony, który robiłem, bym chciał wyrzucić. Zamienić właśnie na czarny. O, na początku mi się podobał mój bumper, fajny czerwony, ale stwierdziłem, że za dużo tam czerwonego z przodu jest. No i jeszcze skarpety. Poczekajcie, jeszcze osłony na... Dobra, osłony na amortyzatory. Ten jest mały, zgrabny. Nie to, co ten mój Wielgas. Ten będzie mi pasował. O, tu znalazłem jeszcze coś dla siebie. Nakrętki stożkowe do alufelk na 14. To jeszcze jest dla mnie. Co tu jeszcze wyhaczyłem? Lampy, listwa LEDowa. Nie, to raczej mi to nie jest potrzebne. Stożkowa taka, po 4 zł. Ostatnio płaciłem po 6,80. Tu jest po 4 zł. No to jest różnica. Kupując 12 czy 16 takich nakrętek, to już się kwota robi. 6 a 4 zł. No jest różnica. Szukam jeszcze czegoś. Jeszcze czegoś szukam. Jeszcze może coś znajdę. Szukam. Cały czas jeszcze szukam. Może jeszcze coś dla siebie dopasuję. Coś znajdę. Coś fajnego. Coś, co by tak zmieniło tego kłada. Na dobre. Kurczę. Znalazłem czarne nakrętki. Jeszcze. Czarne. Dla mnie czarne. Jednak czarne. Czarne są fajne, czy do srebrnego, czy do czarnego, nie, fajnie. Fajnie, jednak czarne. Ciągle coś tu znajduję na tej stronie. Wiecie co? Mi to by się jeszcze przydało, taki pokrowiec.
135 zł nakłada. No. Nakłada, nigdy nie miałem takiego pokrowca. Czarno-srebrny hit. Kurde. Na tym by mi bardzo zależało. W tej chwili po prostu mam plandekę, nie? A taki pokrowiec z zawodostwu. Po prostu zawodostwo. No i jeszcze skarpety. Jakbym skarpety na mory dostał, no to już bym był przeszczęśliwy. Tak, i myślę, osłony jeszcze na amortyzatory. 125 zł i to już by było wszystko, co potrzebuję. Do skarbonka, świnka będzie płakała. Trochę kasy pójdzie. Ale zmieniam na czarne. Bumper czarny. Skarpety czarne. Nakrętki czarne. Czarne manetki podgrzewane. No i to by było wszystko. Suzuki też czarne. No, Tomek będzie mógł też kupić Kubie takie czarne. Jak moje. Albo ja Kubie dam moje czerwone. Będzie mu pasowało. O, taką zamiankę zrobimy. Ja czarne, Kuba do tego. Do Raptora 250 by wziął sobie te moje czerwone. A jak się znudzi, to będziemy sobie zamieniać. Dobra, no to nara, hejos, czekajcie za filmikiem montaż manetek podgrzewanych w Raptorze 700 i jak się będą dokonywały zmiany znowu w Raptorze. Ja to już wiedziałem, że po prostu Raptor to jest wieczna skarbonka, ciągle tam coś trzeba sobie zmieniać, poprawiać, nie wiem, no lubię przy nim po prostu upiększać go cały czas, coś tam zmieniać. To jest coś pięknego. To od początku, jak tylko kupiłem tego Raptora, to już w tych starszych odcinkach też zobaczycie, że uwielbiam to, no lubię. W motocyklu tak nie, ale w quadzie to jest po prostu coś pięknego. No to co? Zapraszam Was, odkryjcie tą stronę motomania.eu. Może i do Waszego quada coś się znajdzie ciekawego. Nara, hejos, piona.